Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy Wałbrzyszani. Jak zawsze staram się na bieżąco przedstawić sytuację w naszej batalii z pandemią koronawirusa. Dobra informacja z późnych godzin popołudniowych w dniu wczorajszym. Jeden z naszych kolegów, okazało się, był testowany w sposób nieprecyzyjny i okazało się, że ma wynik ujemny. Cieszymy się z tego. Szereg osób z pracowników pogotowia, szpitala mogło wrócić do pracy, nie muszą być poddani kwarantannie. Cieszyli się z tego, że mogą wrócić do pracy. Dzisiaj najważniejszą informacją jest to, że powinniśmy z jeszcze większą determinacją izolować się od wszystkich miejsc i skupisk, które stanowią źródło i miejsce transmisji tej infekcji. Wiemy doskonale, że służba zdrowia, nie tylko u nas, ale wszędzie, nie jest w stanie przyjąć wszystkich pacjentów, którzy są podejrzani albo którzy będą chorować, szczególnie, że to dotyczy osób starszych. Nie damy sobie radę, podobnie jak w wielu krajach, najlepszym sposobem uniknięcia najtrudniejszej sytuacji jest to, aby nie kierować się do szpitala, nie kierować się do pogotowia, nie kierować się do przychodni, jeśli nie ma absolutnie takiej konieczności. Dotyczy to również aptek, dotyczy to również innych miejsc, w których nagromadzi się więcej osób, które mają, czy istnieje podejrzenie, że mogą być chorzy, mają nosicielstwo tego wirusa. Szanujmy czas, szanujmy siły i możliwości pracowników służby zdrowia. W tej chwili najważniejsze jest to, żeby zrobić po naszej stronie wszystko, co możliwe, jeśli chodzi o izolację, unikanie wychodzenia z domu, unikanie wychodzenia w miejsca, gdzie niepotrzebnie możemy kogoś i siebie i kogoś narazić. Oczywiście potrzebujemy środków ochrony osobistej, maseczek, fartuchów, rękawic. Jeśli ktoś ma dostęp do tego, to przyjmujemy każdą deklarację pomocy. My tutaj w ratuszu dla naszych pracowników, dla naszych służb i oczywiście wszystkie szpitale, wszystkie placówki służby zdrowia. Wykorzystujmy mydło, wykorzystujmy środki dezynfekcyjne, wykorzystujmy wszystkie sposoby, żeby pozbawić tego pasa transmisyjnego tego wirusa. Nasza komunikacja miejska działa według rozkładu zmienionego, takiego, który zbliżony jest do świątecznego. Pojawiła się nowa możliwość biletu długoterminowego. Proszę wejść na stronę internetową naszą urzędu czy zarządu dróg komunikacji utrzymania miasta. Obserwujemy przygotowania przez rząd pakietu dla samorządów, przedsiębiorców osłonowego w związku z trudną sytuacją gospodarczą. Będziemy przygotowywać przez ten weekend pakiet pomocowy dla naszych wałbrzyskich przedsiębiorców. Dotyczy to lokali użytkowych, dotyczy to innej formy wspierania ich, no bo oni z kolei zapewniają miejsca pracy wielu naszym wałbrzyskim rodzinom. Musimy, jeszcze raz powtarzam, jeszcze ściślej, jeszcze bardziej zdecydowanie przestrzegać wszystkich zasad izolacji, nieobciążania placówek służby zdrowia. Na razie nasze placówki dają sobie radę, szanujmy ich zdrowie, ich czas. Jest pracowników służby zdrowia zdecydowanie za mało w ogóle, a w tej trudnej sytuacji ta epidemia wymaga jeszcze większego poświęcenia. A więc szanujmy nasze zdrowie, szanujmy ich siły i możliwości, damy sobie z tym radę, przestrzegajmy tylko zasad izolacji. Dziękuję bardzo.